Witam Was dzisiaj 15 listopada. No to jest mój ulubiony dzień w roku, ale to później. Dzisiaj niestety nie ma nic ciekawego w kartce z kalendarza. O historii, tak jak mówiłem, nie będziemy gadać. Przejdziemy od razu do promocji dnia. Dzisiaj w Tesco zaczyna się nowa oferta. Nie wiem, wiecie co, to Tesco się tak o nas martwi, że wyrzuciło na promocję specjalną ofertę na temat wzmocnienia, na temat zdrowia. O, widzicie? Lekarze. I co? Można tam kupić 3 dowolne produkty, ale do wyboru mamy 3 dowolne z siatkę cebuli 2-kilogramową, cytryny 0,5 kilo oraz 3 główki czosnku. Ciekawe, czy to jest polski czosnek, czy to jest ten taki chiński, kiepski. No nie wiem, trzeba zobaczyć. Jeżeli kupimy zestaw takich 3 produktów, to zapłacimy za niego 5 zł. To możemy kupić, nie wiem, 1,5 kilo cytryn, zapłacimy 5 zł. Możemy kupić siatkę cebul, cytryny i czosnek. Taki cały zestaw. Nie wiem, no, do wyboru, do koloru. Wszelkie kombinacje, permutacje są dozwolone. A ja mam takie pytanie. Co wy używacie z domowych sposobów na wzmocnienie się? Wczoraj polecałem Rutinę C w Superfarmie, ale myślę, że również domowe sposoby typu, no nie wiem, czosnek w mleku był ponoć dobry, babcia zawsze mi mówiła, herbatę z cytryną, nie wiem, jak go boli gardło, to się ssało cytrynę pół dnia i wtedy przechodziło, już nie było tego drapania w gardle. Ale cebula? Z cebuli to się chyba jakiś tam balsam robił, nie wiem, się podsmażało i tak jakoś, nie wiem. Cebula to się mówi, że to jest balsam do wątroby, ale dla zdrowotności, znaczy w tym sensie, że przeciwko przeziębieniom, no to nigdy nie spotkałem. Nie, może macie jakiś pomysł, w jaki sposób można wykorzystać cebulę? Czekam na Wasze komentarze. Bardzo chętnie poczytam, gdyż najlepsze sposoby są sposoby pantoflowe, tak? Podawane sobie z ust do ust. W Tesco mają również coś, co mi się by przydało dzisiaj, bo poszedłem spać koło 3:00, a jest godzina 7:30, więc z deka jestem niewyspany. O czym mówię? Red Bull. Za 3,99. No jak już truć się, to chyba tą najlepszą chemią, nie? Był kiedyś filmik razem, gdzie polecałem napój energetyzujący i pamiętam, nie pić go dużo. Rzadko kiedy, ale dzisiaj chyba sobie kupię taki Red Bull puszka za 3,99 w Tesco. Zainteresowało mnie jeszcze w Tesco taki kwiatek, storczyk jednopędowy za 19,99. Nie wiem, znacie ten typ kwiatu? Nie wiem, to jak to się długo trzyma w domu? Nie wiem, to się rozwinie jakoś. Wolę się spytać moich widzów, gdyż na pewno są bardziej doświadczeni niż ja, bo ja kwiaty, co tam, nawet kaktusa nie mam w domu. A nie, mam tą szaflerę, mam 2. Ale to wiem, jak to wygląda. Jedzie tir, trzeba poczekać. No, tak więc doradźcie mi proszę, czy warto kupować tego storczyka, czy nie wiem, czy on będzie ładny, ładnie wyglądał, ładnie się będzie prezentował, czy to takie, nie wiem, odwiechać z kilkoma płatkami. A, zupełnie zapomniałem o kartce z kalendarza. Tak więc dzisiaj są moje urodziny. 29. To jeszcze przed 30. Jestem fajna dupa. Tak więc życzę sobie wszystkiego dobrego. Już od rana piszą, smsują mi na wallu, mi zostawiają życzenia. Tak więc dziękuję wszystkim za to. Za rok na pewno, jak będę obchodził 30. urodziny, to coś wymyślimy, tak. Będę dla Was nadawał z jakichś Karaibów. I razem będziemy przeżywać moje 30. urodziny. Ale tym razem, dzisiaj, w tym roku jeszcze jesteśmy przy 29. Tak więc happy birthday, 100 lat, 100 lat. Życzę sobie, a co? Czasem trzeba. No, buziaki, trzymajcie się, na dziś to tyle. Widzimy się jutro. Cześć, cześć, miłego dnia Wam życzę, cześć.